Nie wiem, ile czasu zajmie. Pamiętajcie, zawsze możecie wejść do mnie na stream. Otóż poleciło mi przed chwilą materiał na temat Dragon Age Wildguard z jakiegoś kanału. I pomyślałem sobie, że możemy, jako nasz ludologiczny content, że możemy wejść i zobaczyć, co człowiek ten ma do powiedzenia oraz z czym to się je. Moje zdanie na temat tej gry znacie, mam nadzieję. Jak nie, no to przypomnę tylko, że jest to gra dla dorosłych, którym celem nie jest danie jakiejś dobrej gry, nie jest dobra rozgrywka, gameplay, nie jest danie ci jakiejś dobrej historii, tylko jest to platforma propagandowa, żeby do twojej głowy włożyć pewną narrację, pewną propagandę. Śmieszy mnie, że wczoraj oglądaliśmy materiał, reagowaliśmy na film człowieka, który stwierdził, że to jest gra dla dzieci. Ja się zastanawiam, skoro to jest gra dla dzieci, to czemu ma 18+. No, anyway. Kanał Drwal Drębajło, Dragon Age Wildguard to infantylna indoktrynacja. Z tytułem się zgodzę, jak najbardziej. Jest to infantylna indoktrynacja. Ja nie twierdzę, że jakieś inne Dragon Age były fenomenalnymi grami. Z tym, że dialogi, które ja słyszałem w tym Wildguardzie, tak właśnie żałosne, infantylne, o niczym, że to w ogóle brak mi słów. Grafika w moich oczach mnie nie powala. Ma styl graficzny w tej grze jest taki, który mi po prostu nie pasuje. Z tym, że jest to akurat taki styl graficzny, który będzie wyglądać dobrze przez bardzo długo, bo to nie jest gra, która wygląda realistycznie. To jest gra, która wygląda, no cóż, tak jak wygląda. Są pewne, bym powiedział, trochę karykaturalnie. Z pewnym wygładzeniem, gdzie po latach gra będzie dalej dobrze, w cudzysłowie, wyglądać przez to, nie? To podobnie jest z innym typem graficznym, na przykład z mojej perspektywy. Jedną z gier, które świetnie się starzeją, to jest Legend of Mana. Graficznie wygląda, jak wygląda, ale to, że wygląda w taki sposób, sprawia, że jest ponadczasowa. No to zobaczmy. So I'm non-binary. What is that? Ale to jest pa. Siada pierwsze, co siada przy stole, mówi. Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. Holding that snake's nose. Oh. She's still holding the ruby in her other hand. Oh, shit. They're still holding it. Sorry. What are you doing? Bad blood among your crew is not good for morale, but there's not always time for big drawn-out apologies. So when one of us screws up and we know we've screwed up, we do a quick 10 to put it right. Pulling a barve. Oh, there we go. Any reason you can't just apologize? Sometimes people say, oops, sorry, and hope that fixes it. But they just want to get the whole thing over with. Trust me, I know. But pulling a barve, you sweat a little. Makes you think about it a little more. Ile takich osób jest u was? Shows the other person you mean it. Well, what if they mean it when they say they're sorry, though? And that's the other reason. Some people mess up and get all dramatic. They make it about them. Oh, you know, I didn't mean it right. I never... Zobacz, propaganda zwykła, nie? Never do that on purpose. To jest zwykła propaganda. To jest nic innego jak wymuszanie pewnego rodzaju języka. They feel so bad about it that it's on everyone else to smooth it over. I co masz robić w sytuacji takiej, nie? Everyone make them feel better. A ja na przykład mam to w czterech literach i co wtedy? Oh, okay, yes, some people might do that. No to teraz, drogie dzieci, już wiecie. Okej, no to proszę pana, to pan tu pominął pewną ciekawą kwestię. Otóż chwilę później ta postać, która tu jest na ekranie, nie że ja, tylko co przed chwilą była, używa pojedynczej liczby. Tak jak tutaj tu liczba mnoga, a za chwilę mieliśmy, jak mówiła o takich członkach, to mówiła w liczbie pojedynczej. Zamiast mnogiej. Dalej. Lepiej nie mylcie cudzych zaimków. W przeciwnym razie będziecie nakurwiać pompki, aż się posracie. A ja zawsze myślałem, że gry to mają dawać rozrywkę. Ne.
No ja też tak myślałem, że gry mają dawać rozrywkę, może jakąś ciekawą historię powiedzieć. Wyraźnie się myliłem. Gry są po to, żeby nas pouczać. Jak myśleć, jak mówić, jak patrzeć na świat, tak żeby przypadkiem kogoś nie obrazić. A nie tylko gry, również i filmy, ponieważ akurat ci ludzie mają najwięcej do powiedzenia. Chodzi na to, że ja to chyba staromodny jestem. Ale patrząc na sytuację ogólną po premierze Dragon Age Veilguard, widzę, że nie tylko ja. I szczerze wątpię, żeby w siedzibie twórców gry otwierali teraz szampana. Szanowni Państwo, z tej strony Drwal i zapraszam. No, ja powiem coś takiego. Ja tutaj mogę się nie zgodzić w sytuacji, kiedy wyjdzie ile sprzedali kopii. Jeśli gra okazała się komercyjnym sukcesem, to spokojnie, otwierają szampana, ponieważ pracownikom nie zależy na tym, żeby dobrą grę wydać. Wydawcy zależy na tym, żeby dużo kopii się sprzedało. A deweloperom zależy na tym, żeby były wysokie recenzje, oceny recenzji przed wypuszczeniem gry, żeby były dziesiątki, bo wtedy jak mają wysokie oceny, no to dostają wyższe bonusy, wyższe wynagrodzenie, więc a im tylko i wyłącznie na tym zależy, a nie na tym, żeby opowiedzieć jakąś ciekawą historię, żeby stworzyć jakąś ciekawą grę, która nawet i mogłaby być w jakimkolwiek stopniu zapamiętana, a Vanguard to nie jest gra, którą ktokolwiek zapamięta. Co najwyżej jako gniota, który próbował jakąś propagandę szerzyć. Proszę Was, do dzisiejszego materiału. Moi drodzy, o ile przed premierą gry ludzie za nią odpowiedzialni dokładali wszelkich starań, żeby opinie ze strony portali czy magazynów były tylko... Ja właśnie, jak ja nagrywałem mój materiał, to nie było jeszcze opinii ludzi grających, nie? Wyłącznie pozytywne, bo jeżeli nie były pozytywne, no to nie było ich wcale. Więcej... Jak nie dasz pozytywnego, to nie licz, że dostaniesz kopię gry do następnej recenzji. O tym mówiłem w poprzednim materiale. Tak czy inaczej, teraz już po premierze w końcu nadszedł czas na to, żeby gracze zweryfikowali. Żeby zweryfikowali, ile to jest warte. I powiedziałbym, że wyszło szydło z worka, gdyby nie to, że to szydło to już wcześniej wychyliło z tego wora cały łeb. Próbkę tego widzieliście już w poprzednim materiale. Więcej z tego widzieliście dzisiaj we wstępie. I uwierzcie to, mi... To mówiłem o tym. Zobaczycie dzisiaj jeszcze parę ciekawych rzeczy. Ponieważ dzisiaj zerkniemy sobie na to, jak maluje się już obraz po... Mam takie pytanie. Czemu inni mogą mówić pewne rzeczy, a ja mimo nawet jak się cenzuruję, to mój kanał jest zdemonetyzowany. Bez powodu. Mierze tej nieszczęsnej produkcji. Zerkniemy sobie także w końcu na pierwsze liczby, bo te także się pojawiły. A jak wiadomo, liczby nie kłamią. Krótko mówiąc, mamy dzisiaj sporo roboty. Jeżeli jesteś... Liczby nie kłamią, ale lewica uważa, że jednak jest inaczej. Świeży w temacie, to oczywiście nadróbcie sobie mój poprzedni materiał. No i aby nie przegapić kolejnych filmów, no rzecz jasna, zachęcam do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem. Nie wiem, czy wiecie, ale od poprzedniego materiału przybyło was tutaj ponad 500 000 nowych dusz. No i tym sposobem nasze... 200 tysięcy, bez hitu. Zdroworozsądkowe grono. Ja stoję w miejscu, człowieku. To ja pierwszy raz widzę kanał na oczy, 200 tysięcy subskrypcji. Stale się powiększa. Pięknie dziękuję za ten kredyt zaufania i postaram się dowodzić jak najwięcej i jak najczęściej. Zarazem także wszystkich tych, którzy zastanawiali się gdzieś tam nad zakupem Dragon Age Veilguard. Nie róbcie sobie tego. Nie róbcie sobie krzywdy, zgodzę się. Drodzy, jeżeli naprawdę chcecie wydać swoje pieniądze oraz poświęcić swój cenny czas na jakąś grę RPG, no to w opisie... Kupcie jakąś starszą. Tego materiału zostawiłem wam multum linków do gier, które naprawdę są grzechu warte i wszystkie z nich są na super duper obniżce na stronie partnera naszego kanału, czyli na... wybranych recenzentów. Wybranych, czyli tych, którzy mnie skrytykowali. Czyli czekaj, co to? Pokaż. Ode mnie, a na mnie się wypieli. Gry wcześniej w żaden sposób i na pewno tego nie zrobią. Tym sposobem twórcy gry chcieli sobie zagwarantować ten taki psychologiczny efekt potwierdzenia. Ta gra miała być powszechnie wszem i wobec w całym internecie ogłoszona jako arcydzieło. Gra dekady 20/10. No, tylko, że jak dobrze wiecie, plan się nie powiódł i mleko się bardzo szybko rozlało. Szybko wyszło na jaw, jakim kryterium kierowali się twórcy gry, rozsyłając przedpremierowe klucze do recenzji. A także, co bardzo szybko zauważyli ludziska z gramani... The return to form. I są w tym wysypie super duper pozytywnych recenzji, nad wyraz często powtarzały się wręcz konkretne słowa i zwroty. Jak choćby o tym, że jest to powrót twórców gry do formy. Zupełnie tak, jakby wszyscy ci recenzenci pisali z jednego zeszyciku. No, jak widać po ocenach zebranych. Zupełnie tak, jakby dostali kody recenzenckie i powiedziano, no musicie to i to powiedzieć. Choćby na stronie Metacritic, gracze mieli już dużo szerszy zasób słownictwa. I moi drodzy, jeszcze takie słówko szczerze o tych recenzjach. To, co zrobił wydawca gry, czy tam twórcy gry, rozsyłając te klucze właśnie jedynie do przychylnych, upupionych recenzentów, to powinno być piętnowane z góry na dół. Bo oczywiście, zgodzę się jak najbardziej. Według mnie, wydawcy, że powinno zależeć przede wszystkim na konsumentach, a ja to postrzegam jako nieuczciwe praktyki, zarówno konsumenckie, jak i konkurencja nieuczciwa, z racji tego, że daje się kody do recenzji tylko przychylnym ludziom, którzy wystawią nam dyszkę, przez co jest pewien nacisk na tych recenzentach, że nawet jak gra jest do kitu, no to trzeba wystawić te 10, bo inaczej nie będę miał chleba, nie będę miał za co kupić chleb, ponieważ nie dostanę kolejnego kodu i nie będę mógł zrobić kolejnej recenzji. A ludzie, którzy nie gryzą się w język i którzy wystawiają negatywną ocenę,
No cóż, no to nie dostaje takiego kodu, przez co ludzie nie mają pełnego obrazu gry i nie widzą faktycznej recenzji. Jest to dosłownie antykonsumenckie, ponieważ ludzi wprowadza się w błąd po to, żeby źle wydali swoje pieniądze. Uważam, że nawet państwo, rząd powinien się czymś takim zainteresować, żeby pewne rzeczy ukrócić, takie praktyki. Według mnie każdy, dosłownie każdy recenzent, czy to przychylny, czy nieprzychylny, powinien dostawać kod recenzencki i jedynie trafić na listę zbanowanych, czy cokolwiek, kiedy, no nie wiem, łamie prawo. A nie w sytuacji, kiedy wystawia nieprzychylną recenzję jakiejś produkcji, jakiejś kiepskiej gry. Bo dochodzimy do sytuacji, gdzie okazuje się, że według recenzentów wszystkie gry są świetne. I dochodzimy do sytuacji, gdzie nie opłaca się ufać jakimkolwiek recenzjom, chyba że osoba, która recenzuje, kupuje jak zwykły konsument produkt, który wychodzi na rynek. Dlatego z tego powodu ja osobiście dawno nie oglądałem, ale jeśli już mam się kierować recenzją, to na przykład Angry Joe Show oglądam sobie. Dawno nie oglądałem, z tym, że co ciekawe, nie przypominam sobie, naprawdę próbuję sięgnąć pamięcią, oglądając jego recenzję, zanim on powiedział, na ile ocenia, ja waliłem, ile ja oceniam i dosłownie ta sama liczba. Dosłownie, no za każdym razem, rozumiesz? Tym bardziej, że ja również uważam, że średnia gra, średnia, czyli nie jest jakaś zła, jest średnia, to jest 5 na 10. To nie jest zła ocena. Według mnie 5 na 10 średnia to nie jest zła. Po prostu gra jest średnia. 6 na 10 też nie jest zła ocena. To jest po prostu lekko powyżej średniej i tyle. A obecnie ja mam wrażenie, że recenzenci jak nie wystawią dziewiątki, dziesiątki, no to żyć nie mogą po prostu, rozumiesz? Dlatego ja z tego powodu ja robiłem takie moje recenzje. Dlaczego ta i ta gra się recenzja? I zastanawiam się, czy na przykład na podstawie tego Valgar by tak nie zrobić, z tym, że ta gra faktycznie jest się. I teraz jesteśmy na takim etapie, że w sumie jakąkolwiek recenzję bym nie wziął, gdzie wystawiają dychę, no to będzie to gra, która faktycznie jest się, ale ma dychę. No, ciężko jest trafić grę, która jest dobra i jest ta dycha po to, żebym ja znalazł jakieś błędy i wam pokazał, że takie błędy są. No bo po co w tym momencie robić takie recenzje? Czy w ogóle całej idei oceniania i recenzowania czegokolwiek? Recenzja powinna być oparta przede wszystkim na krytyce. Na analizie i ocenie dobrych i złych stron danej rzeczy. Oczywiście. I każdy recenzent powinien otrzymać kod bez względu na to, czy wystawi grze 4, czy wystawi 9. Idźcie sobie na te recenzje tego Dragon Age'a. Na tych wielkich, poważnych portalach. I poszukajcie właśnie takiej analizy. Oczywiście w zależności od recenzenta ta analiza może wyglądać różnie. Ale w momencie, gdy dobieramy te recenzje właśnie... Ale taka ciekawostka. Była taka sytuacja, że jakiś portal, jakiś twórca... Nie skrytykował gry, tylko powiedział, że coś tam jest, no, niedoszlifowane. Urwał się kontakt, na momencie, tylko już urwał się kontakt z, nie wiem, z jaką tam firmą. Kryterium takim, żeby wszyscy byli grzeczniutcy, upupieni i żeby wystawili nam ładną notkę, no to, że tak powiem, wtedy cała idea idzie w pierony. Dlatego właśnie te poważne magazyny i portale tracą odbiorców. Ludziska nie są głupi, gracze nie są głupi, no i widząc coś takiego, no to oczywiście mówią sayonara i szukają informacji gdzie indziej. Szukają kogoś, kto szczerze i autentycznie powie, co myśli o danej sprawie. No i właśnie, Dlatego będą to ludzie, którzy na przykład kupili produkt i nikt im nie zapłacił, chociażby wysyłając ich do Disneylandu. Choćby kanały takie jak mój zdobywają widzów, a mainstream ich traci. No i między... No to czemu ja nie mam widzów? Innymi dlatego mainstream takich kanałów jak mój nienawidzi. Wracając jednak do samej gry, jako już sam nie zamierzałem i nie zamierzam marnować na nią swojego cennego czasu i nerwów, to przynajmniej sobie obejrzałem, jak robią to inni. Tak, zajrzałem i do Asmongolda, i do Kiszaka, i do Roya, i do Krzysztofa Maja. Posłuchałem, pooglądałem, co tam właśnie od... Tego ostatniego, co wymienił, to... Sorry. Tym sądzą. I praktycznie chłopaki potwierdzili to, czego ja właściwie spodziewałem się od samego początku. Że ta gra, moi drodzy, kuleje. Kuleje tak głośno, że jakby stary pijany chodził po schodach. Że system rozwoju postaci jest niczym wzięty z gier mobilnych. Że walka sama w sobie... Z tego co ja wiem, to ciężko nawet mówić o tym, że to jest jakiś RPG, bo tam nie ma takiej sytuacji jak to RPGowych, tylko gra mówi, że w tym momencie dostaniesz level i tyle. Komedia. To jest jakiś śmieszny żart, jakiś toporny klon pierdyliarda innych gier. Albo że fabuła i dialogi są tak infantylne, że, jak to powiedział Rock, są napisane, jakby miały być skierowane do 12-letnich dziewczynek. No i może jest 18+. Oczywiście potwierdziło się to, co już w sumie wiedzieliśmy, że gra jest naszpikowana wręcz jedynym słusznym przekazem, który to wydziewa z niej niczym smrodek z przepełnionego toitoja. Gender identity options. Oh my, uh-oh, here we go. Establishes transgender identity and unlocks new dialogue options in future conversations. I love who I am. It feels good to see the real me. Should I do it? I mean, every single option makes me transgender. There's no option not to be transgender.
I don't quite am. I'm good. Hey, it says this is makes me trans. This one does, and this one. I don't know why I have to be trans, guys. This is what Donald Trump was talking about. I'm getting there. It feels good to see the real me. It took a while for me to figure out why the face staring back from the mirror felt wrong. No, ej, ja też bym tak grał, serio, ja aż mam ochotę kupić. Ja bym zrobił też gościa, wiesz, z brodą, z usami, a wiesz, jestem kobietą. But once I was able to be honest with myself, it was a relief to figure out I was trans. And it's worth it to look in the mirror today and see the man I am staring back. Moi drodzy, oto dotarliśmy do momentu, kiedy to postać w świecie fantasy, ona nie definiuje się poprzez to, jakiej jest rasy, jakiej jest profesji, tak? Czy jest magiem, czy jest wojownikiem, do jakiej frakcji należy, nie wiem, jakiego boga... I nie wiem, i mi się wydaje, że może to jest ten problem, bo zobacz, tak właśnie myślę, że pewne rzeczy, o których ja mówię, gdybym ja to mówił z perspektywy jakichś mediów, z perspektywy gier, z perspektywy filmów, to może YouTube bardziej by tak nie traktował mnie tak po macoszemu i tak mnie nie tępił. No zobacz, tu chłop ma 200 tysięcy subskrybentów, a on nie mówi czegoś, czego ja nie mówię. Rozumiesz? Tylko, że on mówi o grze. Więc o, nie mówię o kimś konkretnym, bo zwykle ja mówię o rzeczywistości. Mówię to, co on mówi, tylko o rzeczywistości. A on mówi o grze. Rozumiesz? Serio, muszę... Przechodzimy na content ludologiczny. Jestem od dziś ludologiem. Znaję. Nie, moi drodzy, ta postać definiuje się tym, jaką ma tożsamość płciową. Ewentualnie tym, jak tej tożsamości nie ma, bo na tym przecież opiera się wątek tej nieszczęsnej Bożej Krówki, która się przyłącza do naszej... Bo ja włączyłem... Ja mam taką wtyczkę tutaj, widzicie? I włączyłem boost audio i może jak wyłączę, to będzie lepiej. ...drużyny, że nie mogę się decydować, jakiej jest płci, więc postanawiam nie być żadnej. If you don't want to talk about it anymore, we won't. But whatever this team is here for you. I still don't know what this is. Some of my friends in Imrathus talk about not feeling comfortable in their own skin. To jest żałosne, naprawdę, to jest żałosne. To jest gra o końcówkach. A man, as a woman, I could see if they'd like to talk. Maybe what they say fits how you're feeling. Yeah, okay. So I'm non-binary. What does that mean? It means I don't feel like a man or a woman. If you are neither a man nor... Tu czytaj, postać mówi, że biologicznie ta postać jest kobietą, ale lubi chodzić i się bić z ludźmi. Lubi wojować, więc jest żadna, okej? Okay? Tak w skrócie bym powiedział. Are a woman, no. Then what are you? Non-binary. I just said, and I'm going to use they instead of she from now on. Także w pewnym momencie... No, jestem w liczbie mnogiej, nie? ...się uznaje, że jej się odmieniło, że jest niebinarna, zmienia zaimki, a jak się pomylicie, to wiecie, pompeczki. Ale szanowni państwo, jeszcze gorzej ta gra prezentuje się w polskiej wersji. Bo widziałem, że Royo na swoim streamie wziął postać niebinarną. I proszę, jak to wygląda. Onu, jenu, klasa wojowniku. Jesteś uroczu? Jesteś moim zastępcą? Wiem, co narobiłem? Powstrzymałem cię? Zakłóciłeś mój rytuał? Moi drodzy, wiadomo, że każdy język jest też na swój sposób plastyczny, tylko że jest pewna granica między plastycznością a śmiesznością. I ta granica została tutaj przekroczona już dawno temu. Bo to, co tak. Widzimy tutaj, choćby w tej grze, to, moi drodzy, już nie jest język, to jest jakaś karykatura. Szanowni państwo, jak do coś takiego widzę, to ja od razu... Przecież z jakąkolwiek gramatyką, pisownią i z stylistyką, z czymkolwiek, z prawami językowymi. Mówię, że ja sobie nie życzę. Ja sobie nie życzę, żeby tak psuć nasz piękny polski język, który to uważam, że jest najpiękniejszym językiem świata. To nie jest mój problem. No, nie powiedziałbym, że jest najpiękniejszym językiem, co najwyżej jeden z trudniejszych. Ani żadnego innego Polaka, że nasz język ma wywalone na tą wszystką nowoczesną, postępową, nowomowę. Celowo tłumacząc samodzielnie z angielskiego na polski, to całe day, jako onu, użyłem właśnie tej formy, żeby pokazać wam skalę absurdu. Ale tak, moi drodzy, ja sobie nie życzę. Takich form w języku polskim nie ma, nasz język tak nie działa i nie zamierzam psuć mojej ojczystej mowy tylko dlatego, że ktoś ma takie widzimisię. Wracając jednak do meritum. Smutno się na to patrzy, moi drodzy. Smutno się patrzy na to, że... I love it. Stworzono kolejną grę, która zamiast bawić, ma nas pouczać. Ma nam pokazywać, jak mamy mówić, myśleć. Nie tylko bawić i pouczać, ale jest skierowana do marginesu społeczeństwa, do osób, których jest mało, najmniej. Osób z alfabetu to jest 5%. Osób, które uważają się, że są innej płci niż faktycznie, to jest jakieś 30%. Natomiast, i oczywiście to rośnie, bo się próbuje ludzi programować w odpowiedni sposób, zaczynając od dzieci, a na przykład osób inter jest 0,018.
że ta gra zamiast wciągnąć nas swoim światem i stworzoną tam historią, zamiast tego kalkuje problemy i wymysły dzisiejszego świata. Smutno się patrzy na to, że gra nie próbuje już dotrzeć do wiernych fanów serii, czy też w ogóle do graczy ogółem, tylko próbuje przypodobać się jakiejś wąskiej grupie. I smutno się patrzy na to, że... Wiecie z czemu? Z jakiego powodu robi też coś takiego? Dotacje. Jak jest inkluzywna firma, to więcej dostaje dotacji, ponieważ jest bardziej przyjazna środowisku. Przy tym wszystkim ta gra robi to w sposób tak toporny, tak prostacki wręcz, że naprawdę szczerze szkoda mi teraz wszystkich fanów serii Dragon Age. Za to, jak potraktowano ich niegdyś wielką serię. I chcę, żebyście też mieli świadomość tego, w czym tutaj tkwi źródło problemu, okej? Okay? Źródło problemu nie tkwi w tym, że ta gra jest zła, bo jest woke. Bo do takiego punktu chcą temat spłycić wszyscy ci, którzy z tą ideologią są za pan brat i którzy chcą pokazać krytyków w tejże jako tych najgorszych. A, nie podoba ci się... To... Ja jest ogólnie do kitu, po prostu. To, że jest woke, ty zisto, sisto, nisto, fobie, hejterze, grifterze. To jest standardowa zagrywka. Oni wciskają takie coś, przez co to niszczy grę, no bo ta gra przestaje mieć jakąkolwiek wartość, jakikolwiek sens. Nie ma w niej żadnego artyzmu, tylko jest propaganda. Czasem, moi drodzy, jeżeli słuchacie moich materiałów, czy materiałów kogokolwiek, kto krytykuje właśnie tego typu drdymały, jak nam wciska się w tym Dragon Age'u nowym. No bo to po prostu... kafelek po kafelku, przez pewne decyzje, wszystko się sypie. To dobrze wiecie, że powtarzamy jak mantrę. Problemem nie jest to, że to jest woke, mimo że ja sam tego słowa praktycznie nie używam, bo nie cierpię wklejania zwrotów angielskich do polskiej mowy. Problemem, moi drodzy, jest to, że priorytety są nie tam, gdzie być powinny. Bo te są zawsze niezmienne. Zrobić dobrą, grywalną grę. Jeżeli w grze jest ważna fabuła, no to zrobić dobrą, ciekawą, wciągającą historię ze świetnie nakreślonymi postaciami. A jeżeli bazujesz na jakiejś dużej marce czy serii, no to oczywista sprawa zrobić to tak, żeby przede wszystkim spodobało się fanom tej marki, tej serii. Żeby i żeby oddać szacunek. A nie, że na zasadzie to jest wina fanów, że gra się nie sprzedała, że to fani są tacy, siacy, owacy. Co już zrobiono w tej marce i w tej serii. To jest proste jak budowa cepa. Te zasady są zawsze takie same. Niezależnie od tego, czy gadamy o grach, filmach czy serialach. Jeżeli spełnimy te priorytety, no to w takiej grze, w filmie, w serialu możemy naprawdę zrobić multum rzeczy. Zawrzeć multum wątków w postaci, czy to woke, czy nie woke, to już nie ma znaczenia, jeżeli spełnicie te wszystkie priorytety. Jeżeli jednak waszym priorytetem jest właśnie to, że ma być postępowo, inkluzywnie, różnorodnie, woke'owo, a cała reszta to już jest drugi, trzeci, czwarty, piąty plan, to wtedy widać. I to ma prawo ludziom się nie podobać. I moi drodzy, w poprzednim materiale prosiłem was też o komentarze właśnie na temat tej postępowości. Jak się zapatrujecie na to, co widzicie właśnie w Dragon Age Veilguard? Zwłaszcza No ja odrzucam taką postępowość i głosuję portfelem i nie kupuję wtedy taki gier, no. Ale teraz się zastanawiam, żeby to zrobić, bo może będziemy się zabawnie i świetnie bawić na streamach, robiąc takie postacie. Ciekaw byłem, jak do tego typu drdymałów podchodzą osoby, które dokonały tranzycji płci. I oto kilka z komentarzy, moi drodzy. Odpowiadając na pytanie, jak to widzę, jako transmężczyzna, uważam, że to cyrk na kółkach. To wygląda tak, jakby tożsamość traktowali jako naszą jedyną cechę osobowości. Nie muszą... No, bo tak jest. O, nareszcie. No właśnie. Dokładnie. Problem w tym, że to jest rysowane tak, jakby ci ludzie ogólnie, nie że wszyscy, tylko że bazują całą ich osobowość, całą swoją... Na płci, na swoich genitaliach. Jak nie mają nic innego do zaoferowania oprócz tego. Czuć się reprezentowany, kiedy gram, bo to byłoby wręcz głupie. Kiedy widzę, jak twórcy i super recenzenci jeszcze przed premierą gry najbardziej chwalą to, że są takie opcje jak blizny i wybór tożsamości, wiem, że tej gry nie kupię, bo dla nich najważniejsze są takie kosmetyczne rzeczy niż rozgrywka czy historia. I dobrze napisani towarzysze. W Baldur's Gate 3 nie widziałem żadnego nagłaśniania przed premierą, że w kreatorze postaci będzie można wybrać tożsamość, genitalia, głos, budowę ciała. Nikt nie miał tam problemu o związki jednopłciowe. Bolarianie postawili priorytet we właściwym miejscu i nie wciskają graczom na siłę w oczy jedynego słusznego przekazu. Plus w świecie. No właśnie, jeśli jest coś opcjonalne, sobie tam jest, to sobie tam jest i niekoniecznie musisz korzystać. Jak oni to nagłaśniają, jakby to był najważniejszy marketingowy punkt i najważniejsza rzecz w grze. No to cóż. Gdzie jest magia, też nie sięgnąłbym po skalpel. Byłbym miło zaskoczony, gdyby ktoś, decydując się umieścić takie rzeczy, zrobił grę, gdzie dobrze i ciekawie podchodzi się do tematu. Na przykład umożliwienie naszej postaci korektę za pomocą właśnie magii, jako dodatkowe osobiste zdanie, gdzie gracz ma wybór. To ja się wypowiem, jako właśnie jedna z takich osób. Jest to wkurzające. Skupianie się na tej inkluzywności, DEI i tak dalej jest fanatyzmem. Nigdy nie czułem potrzeby, żeby być reprezentowanym, a wpychanie tego na siłę tylko szkodzi ludziom, którzy rzeczywiście zmagają się z problemem tożsamości i nieakceptacji siebie. To samo uważam o całym ruchu LGBT+. Przez nich, takich producentów i reżyserów, wychodzimy na świry. Uwierzcie mi, że normalni ludzie o innej orientacji czy tranzycji nie mówią o tym głośno. Najczęściej wiedzą o tym ewentualnie ich najbliżsi, no i lekarze. To nie jest żaden powód do dumy czy wyróżnienia. No właśnie. Lekarze, a lekarz musi wiedzieć, ponieważ biologicznie i tak jest tak o nim płciowo, prawda? Więc musi być, leki muszą być odpowiednio dobrane, chociażby. Ja jako trans kobieta po operacji mam szczerze mówiąc dość promowania tego całego gender culture. Osobiście to potrafię się wczuć w każdą postać, nawet Geralta, i nie mam ochoty być bombardowana przez to całe woke gówno. Nie po to gram w gry, żeby być reprezentowana, tylko żeby mieć przyjemność i miło spędzony czas. Ale to jest tylko moja własna opinia. Podsumowując, nienawidzę wciskania ideologii tam, gdzie nie powinna być. Pocieszę cię, jak widzisz po komentarzach, zarówno tych przedstawionych, jak i w sumie multum innych, które pojawiają się, to nie jest tylko twoja opinia. To jest opinia po prostu zdroworozsądkowa. Tak jak zawsze powtarzam, moi drodzy, możemy mieć różne upodobania, mieć różne poglądy, zapatrywania i tak dalej, ale zdrowo. No dokładnie, jeśli jest dorosły człowiek, który chce się okaleczyć, to jest jego wybór, na przykład.
rozsądek jest tylko jeden. I fajnie, że padł tutaj przykład właśnie Baldur's Gate 3, ponieważ jak na dłoni widać, to podejście zdroworozsądkowe, a to podejście, którym kierowali się twórcy Dragon Age Vanguard. Gdybym miał jakoś tak obrazowo to porównać, to powiedziałbym, że Baldur's Gate 3 jest jak klocki, które niezależnie od tego, jak je ułożysz, zawsze stworzą wam fajną, kompletną i cieszącą oko konstrukcję. Możesz poprowadzić tam postać jak chcesz, możesz poprowadzić wątki jak chcesz. Motywy, jakie pojawiają się w przedstawionej tam historii, pasują do ogółu historii, do ogółu świata i nie czujesz tego, że coś ci jest tam wciskane z gracją pięści na twarzy. A na takim Dragon Age'u, no to właśnie dostajesz na ryj. Zaimkami, bliznami po operacji, opieraniem całej twojej postaci właśnie na tym, jaka jest jej tożsamość płciowa. A jak ci się nie podoba, to pompuj i przepraszaj, bo pomyliłeś zaimki. Inaczej nie będziesz moim zastępcą. A po chwili znowu pomyl zaimki i już nie pompuj. Do Baldur's Gate 3 jest swoistym chichotem losu, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale to właśnie studio BioWare, oni stworzyli serię Baldur's Gate. Jak zresztą wiele innych świetnych, starych serii RPG. Pierwsze Baldury, Neverwinter Nights, Jade Empire, Knights of the Old Republic, Mass Effect, no i oczywiście poprzednie Dragon Age. Wszystko to były świetne gry. Tylko, że wiecie, w czym jest problem? Że studia, które je stworzyło, już nie ma. Ludzi, którzy je stworzyli, już nie ma. Oni już nie pracują w BioWare. Sprawdźcie sobie skład studia. Sprawdźcie sobie, kto tam zarządza. No. Tych ludzi już nie ma tam. To studio jest już BioWare, tylko z nazwy. Stara nazwa, nowa ekipa. A czym kieruje się nowa ekipa? To widzieliście w moim poprzednim materiale. No właśnie, tam się zapoznawaliśmy przecież z osobą, jaką jest game director całego projektu. Queerosexual Gender Mancer, no jak właśnie to się określa. No a efekt tego widzicie w postaci. Tak to jest, jak w bio twoim, w bio jajo twoim jest to, takie twoje priorytety. Age Vanguard. I tak jak powiedziałem na początku, ta gra nie jest warta ani waszych pieniędzy, ani waszego czasu. Jeżeli chcecie sobie zagrać fajnego, dobrego RPGa, to uwierzcie mi, jest od groma tytułów, które tylko czekają na to. Diablo 1 bym polecił. Jedynkę po prostu, oldschoolowo. Żeby sobie właśnie je sprawdzić. I to zarówno te starsze, klasyczne, jak i te nowsze. Proszę bardzo, co my tu mamy? Baldur's Gate, jedyneczka, Enhanced Edition. 11. Eldringa bym polecił też, no. Czy się nie udała? Zwłaszcza przy tytułach typu AAA, tak, dużych tytułach, dużych premierach. Quadruple, ale to ciekawe, zobacz, Ubisoft robi quadruple A, a inne firmy degradują do triple A? Śmieszne. Ten właśnie pierwszy, drugi czy trzeci dzień od premiery, one są kluczowe, ponieważ one pokazują, ilu graczy w ogóle było zainteresowanych tą grą. W przypadku gier niszowych, indie, to jest troszkę inaczej, bo one mogą z czasem tych graczy zyskać. W przypadku dużych premier ta liczba jest naprawdę kluczowa. No i tak to wygląda, moi drodzy, na tę chwilę. Gra miała premierę 31 października chyba, także mamy już całkiem fajny wyznacznik. U szczytu, w najwyższym, najbardziej chodliwym momencie dla gry, zagrywało się w nią jednocześnie 77 tysięcy graczy. No, moi drodzy, to nie jest wcale jakoś super mało, prawda? Można by rzec. Tylko że, moi drodzy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i od tego, jaką mamy skalę. A pamiętajmy o tym, że mamy w tym momencie grę typu AAA, czyli ten gamingowy blockbuster od studia znanego wszystkim graczom w sumie, BioWare. Twórcy legendarni, można by powiedzieć. No i oczywiście mamy markę, która także nie jest nowa. To jest marka, która ma już swoją tam renomę i ma swoje grono fanów. Więc patrzymy na to z tej perspektywy. No i myślę, że chyba najlepszym wyznacznikiem takim porównawczym do tego będzie... Ja myślę, że można by też sprawdzić to. Okej, to rzućmy okiem. Jak jest obecnie? Dragon Age, Vanguard. Tu mamy jakieś ceny. Jak to wygląda? Price history, charts, all time peak 89 tysięcy, obecnie 49 tysięcy, weźmy max, na razie idzie do góry, jak widać, więc zobaczymy, jak to wygląda. Pierwszy tydzień, no raczej normalne, że tu takie idzie góra dół, bo to ludzie, wiadomo, idą spać, wstają i tak dalej. No jak na razie ludzie grają. Tu Baldur's Gate. Jak to wygląda? No Baldur's Gate. Weźmy 3 miesiące. No, no trochę więcej. 800 tysięcy. Może widać 800 tysięcy. No bym powiedział 10 razy więcej. Teraz 100 tysięcy. Nie, znaczy 24 godziny pik. Obecnie 56 tysięcy. I tu no trochę mniej. To jest nowy tytuł. Zobaczymy, jak to będzie, no, później, w przyszłości. Najbardziej konkurencyjny względem Dragon Age Vanguard tytuł, czyli wspomniany już w tym materiale Baldur's Gate 3. Proszę bardzo, oto jak to wyglądało w przypadku Baldur's Gate 3. Szanowni Państwo, co my tu widzimy? Nie chcę nic mówić, ale nawet w tym momencie, gdy to nagrywam, w Baldur's Gate 3, a więc grę sprzed roku już, zagrywa się w tym momencie więcej ludzi niż w Dragon Age Vanguard. Tak, tu mamy 34 tysiące, tu mamy 38 tysięcy w tym momencie grających właśnie w grę. Było. A jeżeli chodzi o peak, o liczbę graczy w najwyższym szczytowym momencie, także w okolicach premiery, szanowni państwo, 875 tysięcy graczy. Jeszcze raz dla skali. Dragon Age Vanguard 77 tysięcy graczy u szczytu swych możliwości. Nie, 89 teraz. Baldur's Gate 875 tysięcy. Czyli pojawiło się nadal więcej. Sądzicie, że premiera Dragon Age jest sukcesem? Hmm? A to jest naprawdę prawdziwy chichot losu, patrząc na to, że markę Baldur's Gate stworzyło właśnie BioWare. No tak? Ale dobrze, nie musimy wcale szukać... Szczerze, ja uważam, że mimo wszystko sukces.
że ta gra nie zasługuje na tyle, no ale to tylko ja. Samych hitów, proszę bardzo, Starfield. Szanowni Państwo, Starfield, a więc gra, która uznawana jest powszechnie za klapę. 330 tysięcy graczy u szczytu, na premierę. W tym momencie, jak widać, mocno zleciało. Jak więc sądzicie, no, jak skończy Dragon Age? Za ten tydzień, dwa, ile tu będzie? No to ja przez chwilę pokazałem wam. Czy ostanie się chociaż teraz czwóreczka? I moi drodzy, jeszcze na, tak na dobicie już w ogóle, drugą premierą bardzo głośną, która miała miejsce na dniach, był inny RPG, Monster Hunter Wilds Beta. To był beta test, to nie była premiera, przepraszam. Zaledwie beta test tej gry. 463 tysiące. Nadal uważacie, że Dragon Age Wildguard jest sukcesem? Ja wiem, że oceny są tutaj w większości pozytywne. No, ale patrząc na to, że stosunkowo niewielki procent graczy w ogóle do tej gry usiadło, to jakoś niespecjalnie ma to znaczenie, moi drodzy. Bo pamiętajmy, że koniec końców tym, co świadczy o tym, czy gra jest sukcesem, czy nie, to jest sprzedaż. Gracze głosują portfelami. Gracze to są przede wszystkim konsumenci. Jeżeli produkt jest dobry, konsumentowi się podoba, no to konsument przyjdzie i wyda swoje pieniądze. Jeżeli nie, okaże się, że produkt nie jest wcale dobry, jest co najwyżej średniakiem. Do tego okazuje się, że... No, ja uważam, że Baldur's Gate jest... Ja uważam, że Dragon Age jest lekko poniżej średniej. Że jest 4 na 10. Kurde, ja nawet na moim thumbnailu oceniłem 4 na 10, bo chciałem być obiektywny w tym. To nie jest kierowany do konsumenta, tylko do jakiejś nie wiadomo jakiej grupy odbiorców. I jeszcze pouta konsumenta, jak konsument ma żyć, myśleć i mówić. No to przepraszam bardzo. Nie ma się co dziwić, że konsument powie, do widzenia, idę na Instant Gaming, wezmę jedną z gier, które polecał Drwal, bo to są gry dobre, a nie coś takiego. Szanowni Państwo, także tak jak powiedziałem na początku, wielce wątpię, żeby... No, tak czy siak, ja myślę, że powinien się właśnie głosować portfelem. Zgodzę się tutaj z panem Łysem, że jak już chcesz, żeby coś się w ogóle zmieniło, jeśli nie akceptujesz pewnych rzeczy w jakiejś grze, to po prostu jej nie kupuj. Nie rób preorderów, przede wszystkim nie rób nigdy preorderów, nieważne jaka jest gra, kup dopiero w premierę, jak już bardzo chcesz. Prosty przykład, może nie taki prosty przykład, ale... Z mojej perspektywy, tutaj akurat mam pudełka dwóch pewnych gier. Głosuj portfelem, tak? Elden Ring. Nie kupiłem w premierę, nie kupiłem w preorderze. Ja kupiłem niedawno. Mimo tego, że wiedziałem, że gra jest bardzo dobra i świetna, tylko nie chciałem płacić pełnej ceny za nią. Tak samo na przykład, a z kolei tutaj Dark Souls 2, uważam, że to są najgorsze Soulsy i w sumie nie powinno się tego dotykać, jak grasz w Soulsy od tego jak najdalej, czemu kupiłem, bo tak dla mema, czemu nie, skoro lubię Soulsy, to też można i sobie pograć, z tym, że to kupiłem za 60 zł. Dlatego chociażby też pamiętajcie, fizyczne kopie są bardzo ważne, bo ja w tym momencie mogę z tym zrobić co chcę, mogę komuś oddać w prezencie, może tobie oddam, hej, może zrobić giveaway'a i ty akurat dostaniesz ode mnie tę grę. Kto wie, i później będziesz mógł mówić, o, pamiętam, to grał Carrioner kiedyś, jak jeszcze żył. Dostałem. Szkoda, że zszedł na zawał. Przez to wszystko, co się odwala na rynku gier i tak dalej, nie? Anyway, mówię, głosuj portfelem, bo tylko ten język, język zielony rozumieją wydawcy i tak dalej, jeśli nie kupujecie. No to muszą po prostu zmienić strategię, a nie wydają gnioty i liczą na to, że pewna baza fanów to kupi. Przestańcie być tymi fanami, którzy kupią wszystko. Tylko bądźcie rozsądni, podchodźcie do tego rozsądnie. Jak jesteście fanami jakiejś serii, nie kupujcie gównianych odsłon tej serii. Po prostu. Bo to sprawia, że im się nie chce, oni tanim kosztem robią wszystko, bo po co mają się starać, jak ty i tak kupisz?